Cześć moi drodzy, ja jestem Mateusz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Transport Fever. Teraz ruszamy, jak widzicie. Są plastiki, jadą te plastiki. To dobrze, krówki nam obrodziły. Co się przełożyło na zwiększoną produkcję chlebka. 666, trochę mało mimo wszystko. Ale dobra, to se jedzie, tu wszystko se jedzie w ogóle. Mamy tutaj elegancko, tutaj plastiki też. Jeden plastikowy wóz jedzie. Tu jest drugi plastikowy wóz. To jest trzeci plastikowóz. A tu czwarty sobie wjeżdża, dobrze. Dobra, plastikowozy sobie jeżdżą, tutaj elegancko nam ropkę naftową też transport leci. Także paliwko też się robi. 8,86, super, wszystko działa. Ten zarabia po 3 bańki, to dobrze. Po zwiększeniu tutaj elegancko przepustowości. Co im było zrobić, wiecie, jeszcze? A nie wiem co. Mam 28 baniek, mi drodzy. Tutaj połączenie torowe jest, To może ja bym poszedł o krok dalej i zrobił połączenie torowe z Morecambe tutaj, do naszej tak jakby stolicy Malvern. Na przykład tu bym wjechał, o tu mam odbity jeden sobie tor, to mógłbym sobie połączyć i tutaj puścić na przykład TGV. To jest myśl na dzisiejszy odcinek, puścimy sobie TGV w końcu. Nie to żadne lotniska czy coś, nie? I tak. Tutaj mam jeszcze te tory małych prędkości, to muszę tu ulepszyć oczywiście. Tak, żeby mi nie pierdzielnęło tutaj zaraz ten. Nie elektryczny dużych prędkości, halo. Dobra, duże prędkości są. I możemy cisnąć jakoś pod górkę, oczywiście nie będziemy tutaj żadnego tunelu kopać, to bez sensu było. I tutaj jakoś się przeciśniemy przez drogę pod mostem. Gdzieś tutaj. Myślę, możemy się wpierdzić tutaj w ten zajazd, także możemy sobie zrobić mijaneczkę. To mi się wydaje. Chyba, że wbijemy się z drugiej strony. A, wbijemy się z drugiej strony, a co? Może prowadzimy sobie drogę tu górką, tam. Też to było zbytek, no dobra, tam, co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Szkoda czasu na gadanie. 1 stycznia 34 rok, 2034, moi drodzy. Wejdzie 7 baniek, a my lecimy sobie z trasą TGV. Na razie myślę, puścimy sobie jeden pociąg. Jeden pociąg, to mógłbym, mógłbym sobie skręcać w sumie. Jeden pociąg, jeden TGV powinien starczyć. I tutaj czego trzeba jakoś się przebić. Tutaj przez dwa mosty jakby się zrobiło. Zobaczymy z tej strony. Dobra. Stop, pauza, stop. Wiem, że tartak siadł. Pociąg się psuje. Który? Ten. Ropny? Nie, paliwowy. Dobra. Będziemy mieli w pamięci. Tutaj sobie przestaje kupi go. Jak będzie gdzieś zawracał. Jak tartak? Targat? No, sto tartak. Tutaj nie ma korku, żadnych, nie ma korka. Nie ma, wszystko jedzie, dobrze. Wszystko jedzie, spokojnie, będzie dobrze. Ja wracam sobie teraz do mojego miasta. Krówki obrodziły, chlebki obrodziły, super. Kajo był, hopy. Tu ja był, dobra. To będzie mi hałasował. Nie da się tego wyciszyć niestety.
Dobra, jeden przejazd jest. Teraz trzeba jakoś zawinąć w lewo. Nie mogę tu do góry wziąć. Nie da rady tak podwyższyć tego. Żeby jakoś tunelem, no też nie mogę zrobić. Chociaż może jakbym się wgryzł kawałek tunelem. Tak kawalon, tak wiecie. Okej, okay, tunel się robi. Tylko żeby się wypluć z tamtej strony teraz. Tu bym chciał do góry już wyjść. I z tunelu na most. Co za radę? Może by dało. No bo i nie. A może i tak. Dobra, no na most. I tu możemy lecieć już w dół. Dobra, dobra, mamy to. Z tunelu na most. To jest zelektryfikowane? Nie jest. Tam bym zelektryfikował to może. Moment. Ten tutaj się zbliża. Czas przyspiesza, tylko wjedzie sobie do zajezdni kupionowy. Dziesiąty, drugi też, tak? Dobra. Dziesiąty jest gdzie? A na stację wjeżdża, dobra. Dobra, dobra, zupa z bobra. Na szarą będzie trzeba kupić. Na szarą kupić pociąg, sprzedaj. No dobra, możemy kupić ten na 108, czy kupić sobie ten szybszy. Ten na 140, 160. Ten na 160 można kupić. I cysterny na paliwo. Dobra. Ten już może jechać. Ten się niech sprzeda, a my wracamy do naszej linii. Którą de facto można już odpalać. Albo i nie. Nie o te przebicia na tą stację tutaj. No jak, no chcę się połączyć, halo. O, ropowe. A czy ten, no. Ale będę mi teraz hałasować. Tu się nie połączę. A w sumie nie muszę. W sumie nie muszę. Bo to bym zelektryfikował jeszcze mimo wszystko. Okej. Okay. Dobra, bo mi to buczyć teraz. Kaj ty jest? Tu rzech je ja. Dowej.
Dowej, ten powinien tutaj przyszaleć. O, ale do korki. I ty, mój drogi, leci do zajezdni. Stop. Przedoj. Dwie banki wpadły, dobra. To jest linia numer 14. To nie wiem, czy będzie mi potrzebny dwa pociągi. Zobaczymy. Na razie ten tutaj mi obraca dość szybko, także możemy go sobie zostawić. Pociąg 31 jest tutaj. Dokładnie, dobra. I co, można sobie odpalić już sobie przejazd ciągowy. Także tak. Mamy trakcyjne. I mamy terzewe krótkie na 72. Terzewe zwykłe na 164 i długie na 250. Do tego RE450. Niemiecki na 99 i do tego dwupiętrowy zespół trakcyjny za 20 bań na 120. Ja bym widział chyba ten trakcyjny. Mamy 200 na godzinę. Niby 300, ale bez przesady. 28 za 72 i 20 za 122. Także myślę, że dual stocks powinien ogarnąć. Kupmy. Kupmy, stwórzmy nową linię. Mój drogi, jedziesz sobie stąd. Dotąd. Oczywiście, jeszcze w międzyczasie potrzebne są bardzo ważne rzeczy jak semafory. Mi tutaj nie będą żadne pociągi jeździć. No bo linia, żeby mi na stacjach nie stały, wiecie o co chodzi. Będą się blokować, będą mieli wolniej drogi, ponieważ semafor będzie blokował przed wjazdem na stację. Dobra. I oczywiście teraz tutaj. Ciekawe, czy mogę stawiać semafory w tych tunelach. Ale zobaczymy. Mogę, to dobrze. Patrzcie, jaki cud inżynierii. Tunel przechodzi w most. Musiał na górze jednak postawić. Ładny, kręty, czerwony most. Nie z tej strony, z tej poproszę. Nie wiem, czy to jest równo. Powinni wprowadzić taką opcję, jaka była w Open Transport Tycoon. Że przy odmierzeniu jakiejś odległości samochody stawiały się właśnie w tej odległości na całej trasie. Czyli na przykład jeden semafor co 3 kratki, to 4 kratki, zależy jak sobie odmierzyliśmy. I wtedy wskakiwał już na całą trasę, nie trzeba było tego ręcznie montować. Także powinno... przydałoby się. Oczywiście pewnie wyszłoby mi to taniej, gdybym tutaj bardziej planował sobie drogę, a to jak się wrzynałem w tę ziemię. Okej.
I chyba może jechać. Zobaczmy, ruszy. Dobra, wyjechał. Patrzcie, jakie ładne, piętrowe. Tutaj trakcja wszędzie jest, teraz sobie będziemy zjechać elegancko na prawo. Tak. Ale to wygląda, co? Fajnie, to podoba mi się, wiecie, pociąg w ogóle fajny. Te dwie lokomotywy ma, spoko. Będzie wyglądać lepiej, jak jedzie jednym torem, oczywiście w sensie w dwie strony, nie? Mówię, zmieści mi się na stacji, nie? Mieści się spokojnie. Patrzcie, macie nowe tu, ten pojazd, ha? Tu się nie będzie jeździć na razie. Nit, nit. Aby się przyjechał taki po prostu zasadniczy i spróbować przyjechać po prostu, sprawdzić jak to jest. Takim pięknym. Będzie trochę głośno teraz. Ale przejdźmy się tą trasą, tak po prostu, podelektujmy się. Już mamy 100 na godzinę. Ma jakieś specjalne właściwości do jazdy na zakrętach, przechyla się na zakrętach. Tak, podobno niesławne pendolino, czy coś mieli kupić na w Polsce, takie coś, czy coś miało się... Aha. Wow, tunele są. I mam linię, i mamy zmierza do... Kurde. Takie mieli kupić podobno, bo było to na trochę głośno. Podobno mieli kupić tylko w Polsce pociągi, które mają się tak przechylać na zakrętach, tylko tory są nie do końca przystosowane do tych pociągów, tak trochę fiasko było. O, patrzcie, i z mostu, patrzcie, z tunelu. Na most. I syczy na zakrętach, i coś, i stuka, i psyk, ale fajny. Ale fajnie, jak mi się to podoba teraz. Ale szybko jedzie. Poczekam na rogu, pani nie wróci, to trudno, weźmiemy na sobie wrócić za drugim razem. Tak, jak mi się nie potrzeba, bo tutaj te drzewa na 30 na godzinę, jak ten tutaj 130 ciągnie. Nie specjalnie ma się jak one to rozpędzić. Ops, bo ja wyskoczył prawie. 150. Ptaszki ładnie ćwierkają. No, słychać, 160. Miałem jakieś zakłady. Po 80 po lewej kamyk. Mam osiągnięcie dużej prędkości, ponad 185 na godzinę. 190. Pod górkiej przyspiesza. A już wolno, dobra. A, bo zbliżamy się do stacji, okej. Okay. Przed nami dymiące kominy numer kambę. Jeszcze dwa lewe tory, tak, że to... O, patrzcie, no ludzie, wszyscy na, nie na moją stację. Duże prędkości, jej! Nawet ktoś czekał, nawet ktoś czekał. Całe 10 osób czekało. A ile teraz czeka? Kajto, tu było, tu. 32, cała jedna osoba, to się rozbuja. To się rozboja, wróćmy tutaj, a to fajnie, bo tak sobie pojeździć, powiem wam. Tu jesteś, tak? No. Także wymieńmy go w końcu.
tam paliko. Paliko sobie jeździ, widzę, dobrze. Ogarnia pociąg, ogarnia, widzę, tak? Ogarnia, cztery bańki zarobi, patrzcie panie. Grudzień 34 roku, moi drodzy, zaraz będzie 35. Tak to sobie próbuję tak trochę przystosować, że może jakoś ciut wydłużyć tą rozgrywkę, jak wolicie, nie wiem, dajcie znać. Czy to jeszcze wydłużyć, tak na wolnym jechać? W tempie, czy może na super turbo szybkim, bo już mamy, patrzcie, moi drodzy, styczeń 35 roku. Gdzieś mnie wystrzeliło w kosmos. Ej, tu rzech je. Zgubiłem, chyba nie ten pociąg klikłem. Dobra, a ten mi wjeżdża na stację. Śmiesznie krótko, no by go wydłużyć ewentualnie. 700 tysięcy, to w ogóle zarabiasz, nie? No, nie. Za krótki jest, moi drodzy. Tu już trochę za krótki i zaczęły go koszty zjadać. Także sprzedamy, kupimy lepszy. 30 baniek mam już znowu, moi drodzy. Także dobrze. Także dobrze. Tu czeka ile? Tu czeka 400 jednostek. Super. Mogę nawet w sumie od razu go sprzedać, nie? A, i sprzeda się jak sam dojść do... O, tu opaść, czy chyba jeden. Dobrze. Zobaczmy. No faktycznie. No faktycznie. Kupimy sobie pociąg. Myślę dalej ten, bo ona będzie korkować. Ropę naftową. 109 metrów. Lecisz. Musimy pogarniać tutaj trochę. Tu już czeka prawie 500 jednostek. Pod 1000 nam podbija. Czyli mógłbym ze 2 jeszcze powrzucać. A tak się następny popsuje, dobra. I o, krówki mi zeżarły. O nie, to nie to stacja. Plastik, jeszcze jest dużo plastik. Krówki, no też sporo krówki. Dechy, ojej, jak mnie obrodziło, ty panie. Nie nadążam tego wywozić. Nie korkuje się nigdzie, nie. Wszystko się powykupuje, jak już tutaj się, moi drodzy, pozwiększa się tutaj ten, jak będą mieli. No, nie zarabia nawet. Koszty go zżerają, widać. No, niespecjalnie tutaj rentowny ten pociąg. Ale jak jeździ, to niech sobie jeździ. Ten z towarami, jak z finansami. No, jest 11 tysięcy na minusie w tym roku. Nie tak źle. A ten z chlebkiem? No 132 tysiące. Bo chlebki im przestały pracować. Teraz robią na potęgę. Mniej więcej. Okej. Okay. Jak tam ten mój... no, coś się... To, tu się popsuł. Tu, ach, pan naftowy, dobra. Kajrzech je mój super pociągu. 8 wjedziesz, dobrze, to się rozbuja. Tu 10 czeka spokojnie, rozbuja się. Jak widzicie, to super zapierdziela, także nie ma problemu. Starszy, 170 tysięcy. No wiem, że na razie bańkę stratę, ale spokojnie, wszystko się pozmienia. Na razie jesteśmy tutaj. Sprzedamy tego pana. Tu nie ma z lewego turu na prawy przejazd, nie masz. To jedź. To jedź, wykupimy nowy. Jaki to w ogóle się zrobił ten węzeł komunikacyjny? Dobra, zajedziemy go na stację, zaraz się sprzedamy. Okej.
sprzedaj, kupaj. Kupaj towarowe, kupaj. Nafta. Dobrze. Jaka to jest linia teraz? Tak, bardzo proszę, zapraszam pana na linię. 40 bańków, czyli moi drodzy, jakoś zarabiam. Październik 35 rok. 12 baniek zarobiłem, a w zeszłym roku straciłem 200, to pewnie przez zakup pociągu nowego. Linie kolejowe, wydatki 77 milionów. A przychód 111, dziękuję bardzo. Jak tam saldo? Ta człowieczkowa to oczywiście na razie będzie spadać. Ta linia na 800 tysięcy, 500, 500, 500. Dobra, nie mam więcej niż bańka straty, to dobrze, nie ma tych dużo tych linii. A największy dochód mam z plastiku na 6 baniek. Od biedy człowiek wrzuci sobie kolejny pociąg, a to mi się zakurkuje już całkiem. Jak tam? Wszystko jest, tak? Wszystko jest. Nafta jest, to jest. Zboża by się przydało, bo zboża to je trochę brakuje, ale zboże jeździ na dwa pociągi, także spokojnie. Pasażerowie też są, elegancko. Tutaj szóstka czeka, wywożą wszystko, ale jak tylko można. Ten krótki, jak jeździ ten krótki? Zarabia, 3 bańki zarobił w zeszłym roku. Kurde. Jaka to jesteś linia? To jesteś linia 29. 60 czeka, o, patrzcie. No to jeszcze wrzucić, no. Możemy wrzucić. Można, my to zróbmy to. Kupmy sobie ten pociąg. Pasażerski, te dwa może. No. Tam 60. A 3 damy. Zapraszamy do tańca. To miasto widzę też się, że mało się rozwija, powiem. Mało się rozwija, to dobrze. Tutaj mamy dużo dech, jeszcze więcej tartakowni. W tartakowni dużo się rżnie. 400. Nie ma jeszcze zapotrzebowania na zmniejszenie. Nie wiem, czy mi to potrzebne w ogóle. Tutaj w ogóle ile to obrodziło, panie? Tego nie ma kto wozić. Tu towary też. Ja bym pierdzielę lotnisko, tylko mi się lotnisko nie zmieści nigdzie, powiem wam. Zobaczcie sami. Zatrzymam sobie czas, bo zaraz będzie się spazmować. Lotnisko, proszę kliknąć. Mamy duże i małe. Które kosztuje nas 6 baniek. No nie takie, no takie wiecie. Teraz kwestia to podłączyć tylko, nie? Bo niespecjalnie gdzie podłączyć teraz. Chyba, żebym tutaj drogę wyprowadził. Za 17 milionów postawił lotnisko. Może no tutaj z drugiej strony drogę wyprowadził. I za milion postawił lotnisko. I te towary wywoził gdzie? Sprawdźmy sobie miasta. Nie, miasta chciałem. Nie mogę sobie powiększyć. Mieszkańcy, proszę mi tutaj. Dobra, Malvern, ok, to jest tutaj. To jest tutaj, spoko. Eland tutaj. Mojerkambe. I dalej przepaść, bo 1400. Tu. To do Mojerkambe mamy tutaj towarami latać. Na przykład. I na przykład jedzeniem, jakby się podłapało. Ciekawe, ciekawe. Jakbym to podłączył jedną drogą i tutaj gdzieś się wpiął z lotniskiem, czy by zapało tutaj mi dwa. Jak tak, to spoko. To do Mojerkambe bym sobie podłączył drugie lotnisko. A to, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Także, moi drodzy, dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.